Myśląc o osobowości, możesz wyobrazić sobie tarczę celowniczą złożoną z 5 okręgów. Według Briana Tracy nasza osobowość składa się z 5 pierścieni: wartości, przekonań, oczekiwań, nastawienia, a także działania. Od wyznawanych przez Ciebie wartości zależy, jakie są Twoje przekonania o sobie samym i otaczającym Cię świecie. Wartości pozytywne, takie jak miłość, współczucie i hojność, powodują, że wierzysz, iż ludzie, którzy Cię otaczają, właśnie na takie wartości zasługują, a więc będziesz odpowiednio się do nich odnosił. Przekonania mają z kolei wpływ na trzeci pierścień osobowości, czyli na oczekiwania. Jeżeli wyznajesz pozytywne wartości, uważasz się za dobrego człowieka i w związku z tym oczekujesz, że będą Ci się przytrafiać w życiu dobre rzeczy. Osoba oczekująca samych dobrych rzeczy wykazuje optymistyczne nastawienie, jest radosna i dużo myśli o przyszłości. Oznacza to, że będziesz dopatrywał się dobra w innych ludziach i sytuacjach. Czwarty poziom osobowości, zależny od oczekiwań, to nastawienie. Jest ono zewnętrzną manifestacją, czy też odzwierciedleniem Twoich wartości, przekonań i oczekiwań. Właśnie pozytywne nastawienie do świata idzie w parze z odnoszeniem sukcesów we wszystkich sferach życia. Piątym pierścieniem, czy też poziomem Twojej osobowości są działania. Pojawiają się one w świecie zewnętrznym jako odbicie Twoich najgłębszych wartości, przekonań i oczekiwań. Właśnie dlatego o dokonaniach na polu osobistym i zawodowym decyduje przede wszystkim Twoje wnętrze.